Cześć, tu Asia z On Table. Witam dzisiaj w rozmowach w piekiełku. Jestem w doborowym towarzystwie, ponieważ przyjechali do mnie rycerze. Jest ze mną Wiz i Lir. Witamy. Cześć. Będziemy rozmawiać i będziemy pokazywać, jak gra się w Glory A Game of Nights. To na początek powiemy, bo mamy już to wszystko pięknie rozłożone, więc powiemy w dość dużym skrócie, jak przygotować grę, o co chodzi, a potem chłopaki, ponieważ są najlepszymi osobami do tego, żeby pokazać, jak należy się pojedynkować. W końcu rycerze biją się ze sobą najlepiej. Ja będę się przyglądać i pomagać trochę, więc powiemy Wam, jak gra się w tę grę. Okej, okay, no nie przyjechaliśmy tu dzisiaj pokazać, jak dwóch weteranów, prawda, gromi białogłowa, więc zagramy sobie w dwie osoby. Przed grą decydujemy się, czy chcemy grać turniej z walką bezpośrednią, czyli taki jak tam w tej chwili widać, czy też moglibyśmy... Odwracamy planszę na drugą stronę i Na drugiej stronie jest turniej, w którym występowaliby rycerze z gry, których wyzwania byśmy przyjmowali i tam walczylibyśmy tylko i wyłącznie z nimi. To jest taka wersja... Wirtualny przeciwnik, tak można powiedzieć. Tak. I ta wersja jest troszkę bardziej przewidywalna. Na pewno właśnie jest w niej mniej złej krwi i jest też łatwiejsza do uczenia, tak naprawdę. Można powiedzieć, że to jest taki wyścig po surowce, po sojuszników oraz wyzwanie odpowiednich przeciwników, którzy są w naszym zasięgu oraz dają nam... Zdecydowanie walka gracza z graczem jest bardziej nieprzewidywalna i dużo więcej emocji w związku z tym się pojawi na pewno na tej planszy tak. I nad stołem. Tak, no i właśnie tutaj my jednak sobie jednak powalczymy troszeczkę ze sobą, więc to jest pierwsza decyzja. Teraz wylosujmy może, kto będzie pierwszy. Kogo tam mamy? Niech tak jest. Dobrze, więc Lir będzie pierwszy, co oznacza, że ja dostaję na otarcie łez jeden punkt sławy więcej i jedną kartę. Okay. Punkty chwały. Tak. Punkty chwały to są, to jest nasz cel w grze. Kto na samym końcu będzie miał ich najwięcej, wygrywa. No i przede wszystkim zdobywać będziemy w turnieju. Już na samym początku tury. Pojawiają się karty losowe i one pokazują nam jakby układ, który rozpoczyna nam ten turniej. Wylosuj albo no możesz wziąć po prostu pierwszą z góry. Pierwszą kartę. Generalnie możemy losować, są różne zestawy dla dwóch, trzech, czterech graczy. I tu widzimy, że w pierwszej turze występują dwa przeciwnicy o takim kamiennym tle. To są królowie. Królowie. Nie są najsilniejsi, ale generalnie mają... No w pierwszej rundzie możemy już mieć z nimi problemy. Zdecydowanie. Więc mamy króla Francji i króla Nawary. Teraz w którymś momencie my się zapiszemy, ale jeszcze zanim to nastąpi, to losujemy swoje postacie. Każdy z nas zaczyna, no, mając tylko swojego konia, zbroję, ale też... Macie rycerza, macie jakby startowe jakby statystyki. To mamy swojego rumaka, mamy swoją zbroję i teraz zobaczymy, jakimi rycerzami możemy być. No więc mamy oczywiście wybór takim, powiedzmy, zwykłym szeregowym rycerzem lub ja na przykład mogę być rycerzem pobożnym. Okay. I ja takim będę. Dobra. Czyli jestem mniej sławny niż moi przeciwnicy. Tam poproszę 4 punkty sławy mniej. Natomiast jestem pobożny, czyli mam... A te żetony się przydadzą. I punkt wiary więcej. I co rundę będę dostawać też więcej wiary. O jeden. Za swoją pobożność. Okay. Ja do wyboru mam standardową postać, która jest dostępna jako postać podstawowa lub postać, która ma mniejszy majątek, co nie do końca mi odpowiada, więc ja może jednak zostanę przy standardowej postaci. Dobra. Czyli każdy z graczy na początek będzie taką decyzję musiał podjąć i to gdzieś tam generuje później charakter gry, w którą stronę gdzieś tam się idzie. Zdecydowanie część tych postaci możecie ukierunkowywać, żeby w trakcie całej gry jednak grać w jakiś tam sposób, bo coś może być, niektóre postacie mogą dać bonus podczas walki w turnieju, niektóre są lepsze do pozyskiwania właśnie tytułów, który wyjdzie za chwilę. Dobra. Okej. Na planszy mamy kilka pól zasłoniętych, ponieważ one są przygotowane dla czterech graczy. Tutaj musimy mieć troszeczkę mniejszy wybór. Zaczynamy od fazy akcji.
Mamy, każdy z nas ma 6 pionków i to są akcje, jakie będziemy robić w tej turze. Mhm. No i tutaj po prostu będziemy teraz opowiadać tak po prostu, co robimy, idąc poszczególnymi akcjami. Tutaj mamy kolejność, czyli zaczyna rycerz Lir. Okej, okay. To ja w takim wypadku skorzystam z pola pozyskiwania sojuszników i no jednak zapłacę jedną monetę, czyli tutaj koszt podany poniżej za pomocnika, a dzięki prezentom zaprzyjaźniłem się z księżną, która będzie mnie wspierać w trakcie gry i pozwalać dociągać więcej kart. Dobrze, to ja sobie tutaj od razu pójdę, bo już czuję, że za chwilę mi te karty... Ale możesz mi zostawić te karty. No troszkę ci zostawię, bo ja tutaj mogę wziąć dwie karty, więc postaram się wziąć no może takie, które mi się przydadzą, a których żal by było Lirowi zostawiać. Takie pola to są pola, na które może wejść nieograniczona liczba pionków. Tak. Tak? Natomiast te pola, na tych polach może być tylko jedna osoba. Okej, okay, to znaczy, żeby już mi się nie dało więcej karty, ja dołączę do ciebie, ale dzięki mojemu sojusznikowi będę dobierać 3 karty. Tak, to jest zdolność księżnej, że daje jedną kartę więcej w tej akcji. Relikwie, może wierzchowca i może drugą relikwię. Dobrze, ja pójdę do domu sobie odpocząć, to znaczy będę w następnej kolejce pierwszy i ściągam zaległe podatki, sztuka. Czyli nie chcesz w przyszłej kolejce dać wybrać pierwszy kart? Zobaczymy, co wyjdzie. Elementy strategii i taktyki. Okej. Okay, dobrze, ruszaj. Dobra, to skoro wydajesz to nieco monet, to ja skorzystam i najmnę się do armii. Otrzymuję swój żołd. Tak, sztuka złota, czyli 3 grzywny srebra. Skoro tak, to ja może pójdę się pomodlić. Okay. I też wezmę sobie duży żeton wiary, czyli 3 wiary tak naprawdę. Okej, okay, jak już teraz mam pieniądze, to ja może zainwestuję w specjalnego właśnie też sojusznika, dzięki któremu na koniec gry każdy tytuł, które tutaj mają wartości 5, 7, 6 punktów, które są rozgrywane na końcu gry, tak. Każdy będzie warty o jeden punkt więcej. Tak, o tym jeszcze opowiemy. To jest rodzaj celów, do których dąży się w trakcie rozgrywki. Tak jest. I w zasadzie, skoro dobrze, to ja pójdę sobie potrenować. Równowartość trzech sił. Zyskam 3 siły i przy okazji troszeczkę utrudnię życie przeciwnikowi. Okej, to ja może zdecyduję się na kolejnego pomocnika. To jest fechmistrz, który pozwala nam obrócić kość na maksymalną wartość, czyli jeżeli byśmy wyrzucili jakąś dowolną wartość, to korzystając z pomocy sojusznika, obracamy ją na maksymalną wartość. Okay. Niestety za niego też trzeba zapłacić, za darmo się nie przyłączy. Dobrze, a ja skoro jestem... przepraszam, tam chyba ja powinienem być do tyłu z punktami, a nie mój przeciwnik. Tak, czarny piątek. Tak? Dwie sztuki, 2 grzywny srebra. Aha. I biorę udział w krucjacie. Wracam. To jest wydarzenie, które będzie zmieniało. To jest wydarzenie. Widzimy już, jakie będzie wydarzenie w przyszłej kolejce. Będzie nas czekać zaraza. Natomiast z krucjaty wracam pełny sławy i pełny wiary. Tak jest. Jak to zwykle po krucjatach. Tak. Myślę, że tej wiary masz zdecydowanie więcej. Tak sobie rozplanował. Okay. To ty masz zdecydowanie za mało. No ja mam pomocników, które mam nadzieję zniweluję to. Okej, okay. To jako mój ostatni ruch, jako że będę się starać robić tytuły i za nie zgarniać punkty, to ja pójdę jeszcze do zamku, dobiorę w tym momencie 3 karty tytułów, i wybiorę sobie jedną i zatrzymam jako mój sekretny cel i postaram się go dodatkowo punktować. Zrealizować, jasne. Dobrze, to ja swoją ostatnią akcją wezmę sobie tutaj gierka do swojego pocztu. I w tym momencie przechodzimy do drugiej fazy. To jest faza akcji. Z tych kart, które tutaj zabraliśmy, a także z kart, które mieliśmy startowo na ręce. Startowo na ręce mamy 4. 4 ja dostałem jako drugi gracz dodatkową kartę. Dodatkową, tak. Zagrywamy 3 i tutaj zasada jest taka, jeżeli zagrywamy kartę
kartę dam, to po prostu dostajemy prezent. W tym przypadku jest wybór. To punkt prestiżu. Będzie mi potrzebny potem w walce. No, cieszę się tutaj sympatią tej Dunwallu. I to jest pierwsza karta, którą bym chciał zagrać. Okay. Tutaj te ikony bardzo fajnie sugerują. Wszędzie gdzieś tam te podpowiedzi. Są trzy. Tak. Drugą kartą, to będzie, którą bym zagrał, jest to karta targu. Tutaj bym musiał zapłacić sztukę srebra, którą zupełnie przypadkiem mam. I w tym momencie na służbę przyjmuję drugiego gierka. Nie musiałeś więc tutaj korzystać z tej akcji, bo po prostu masz ją z kartą. Tak, zaoszczędziłem. Dobra. I teraz trzecią kartą, którą bym teraz zagrał, jest trzeci rodzaj karty. Jest to karta wyzwań. Tym razem mam przeciwników do pokonania o takiej sile, no w nadziei na nagrodę. Jasne, czyli sam sobie wyznaczasz przeciwnika. Tak, to ja sobie zaplanowałem w jakiej kolejności chcę wziąć udział w tych zadaniach, tudzież przygodach. Tak jest. Jak wygląda walka? Jeżeli walczymy z przeciwnikiem z gry, znamy jego wartość ataku i musimy pokonać go dwie rundy. Jeżeli nasza wartość ataku, zaraz będziemy ją ustalać w oparciu o kości. Mamy kości wynikające z naszego rumaka, z naszej zbroi. Za kości wynikające z siły musimy płacić tą siłą, którą tam zdobywaliśmy. Podczas treningu, jasne. Tak, teraz im bardziej się przyłożymy, tym będzie nam łatwiej, ale też tym więcej tych sił stracimy. Tak. Ja spróbuję zagrać ostrożnie, żeby jak najoszczędniej. Deklarujesz więc jedną siłę, tak. Czyli bierzesz jedną czerwoną kostkę i poziom drugi rumaka, poziom drugi zbroi pozwala Ci po dwie kości. Tak jest. Staram się zachować jak najwięcej sił na turniej. No i rzucam. Okay. Teraz z każdego koloru biorę najwyższą wartość. I to wygląda tak. I tutaj 0. Te symbole są dopiero istotne, takie kółeczka, czy też są istotne dopiero przy czwartych poziomach, czyli jakbym dał 4 siły lub miał rumaka czwartego poziomu, na razie jest to po prostu 0 i 1, czyli mam 4 i to jest moja wartość ataku na jego 7. Tak. Na razie przegrywam, tak. Ale mogę użyć wiary, żeby przerzucić dwie kości. Wezmę sobie tą czerwoną, bo to jest najsłabszy wynik na tej kości, tam nie ma zer. I wezmę sobie białą, bo ona czarna jest całkiem dobra. Przerzucę. Bardzo dobrze. I to już jest całkiem fajny wynik. Daje mi to razem 10. Bardzo dobrze. No, mógłby się to No, może następnym razem. Wygrywam rundę, zaznaczam sobie to tutaj. Wracam do trzeba początku pamiętać, rundy. Że druga kolejka jest jeszcze. Tak jest, druga kolejka. Mógłbym dać więcej siły, ale na razie idzie mi bardzo dobrze. Mogę jedną rundę przegrać, nic się nie stanie. Okay. Dopiero jakbym drugą rundę przegrał, to przegrywam. Więc rzucam jeszcze raz. Dobra. I znowu ta sama zasada. Najwyższe wyniki z każdego koloru. Tak. Najlepsze wyniki. I sprawdzamy, czy starczy. Ta druga dwójka mi nie wystarczy. Nie pomaga. Niepotrzebna, nie tak? pomaga. Tak. Mamy 4, mamy 7, mamy 9, no to 7. Czyli w cuglach. Wygrywamy drugą rundę, co oznacza, że odbieramy nagrodę. Mogę się zdecydować albo na mniszkę jako kolejnego sprzymierzeńca, albo po prostu 3 wiary. Sprzymierzeńca. Ja jednak sobie wezmę na początku gry sprzymierzeńca. I teraz tracimy ten. Tak, tracimy te zasoby, które wykorzystałeś, tak. jakby tracisz. Czy one już, je tracę. Już zagrałem 3 karty. Tak. Lir tak naprawdę mógł grać w tym samym czasie, no ale tutaj ze względu na. Okay. na chcemy filmy, pokazać. Pokazujemy to. Ja udam się do Damy Serca. Ona wspomoże mnie. Relikwią. Pierwsza rzecz. Po drugą relikwię udam się na targ. Zapłacę za nią jedną monetę. Okej. Dobra. Relikwie pozwolą tobie. Relikwia, tak? Pozwoli ci przełożyć najlepszy wynik na białej kości. A tutaj masz możliwość przerzutu 4 dowolnych kości. Dowolnych. Jest tak, sytuacja super. Była u Marcina, że. Musiał stracić wiarę. Znaczy on stracił wiarę, następnie miał pomocników, a tak jakby ostatnią deską ratunku w trakcie walki są relikwie. Rozumiem. Które mogą zmienić przebieg. I ostatnią kartę. Znaczącą. Za ostatnią monetę najmnę fechmistrza. Okej. Okay. Który. Po prostu szukasz sobie go tutaj w kartach. W kartach bocznych. Dobra.
Dobra. On do mnie dał. Też trzy karty zagrane. Tak jest. No i teraz, ponieważ obaj zagraliśmy te karty, przechodzimy do fazy odświeżenia. Mhm. Wtedy czyścimy planszę, zmieniamy kolejność. Jeśli ktoś tutaj przyszedł, to zmieniamy kolejność. Czyli znikają tutaj stąd wszystkie karty, tak, które są wykorzystane. Wykładamy nowe i tak samo tutaj. Tak jest. Pionki wracają z powrotem do właścicieli. Tak. Pojawia się nowe wydarzenie. Tak, nowe wydarzenie, ono będzie rozpatrywane w następnej fazie akcji. Mhm. Tutaj mamy nowy zestaw kart. I co jest jeszcze też bardzo istotne, w tym momencie dostajemy i nasz przychód, czyli to, co tutaj mamy, czyli w moim przypadku jest to dwie sztuki srebra, sześć siły i dwa wiary. Tak, to jest ta moja pobożność. Mhm. Dominik ma podobną postać, jedynie wiary ma jakby mniej. Mhm. I w tym momencie, to też jest moment, w którym ci wszyscy, czy to pomocnicy, czy relikwie, które się używa raz na rundę, po czym one są nieaktywne, odświeżają się, czyli wracają z powrotem do sił, można przed turniejem, powiedzieć. Przed turniejem wszystko, co mamy, jest na powrót świeże i do użycia. Mhm, okay. Przechodzimy teraz do fazy zapisywania się na turniej. Tutaj już w kolejności nowej pierwszy gracz może powiedzieć, że się zapisuje na turniej, ale ma też prawo powiedzieć, że czeka, żeby zobaczyć, co robi jego przeciwnik. To jest ta przewaga inicjatywy. Tak. Więc ja jednak, ponieważ troszkę się obawiam teraz... Powinieneś. No tak. No trochę się bardziej skupił na przygotowaniu do turnieju. Ja jednak chcę go spotkać później, więc teraz mówię, ja poczekam i on się musi zapisać. Okay. W takim wypadku ja... Zostawię ci. Masz wybór jakby dość prosty, bo, a chociaż możesz się położyć na takim przeciwniku, którego jeszcze nie znasz. Tak, wtedy by ryzykował, że ja idąc drugi, to spotkam. Staniecie sobie naprzeciw. Tak, zmienić zdanie. Mogę zawalczyć od razu z nim, przy czym teraz chyba by się bardziej ucieszył niż zmartwił. Okay. Więc no właśnie. Może zrobić, co chce. Z tamtymi przeciwnikami widzimy, że mają dwa parametry. Mają tak samo, jak tutaj nasi przeciwnicy z kart mają swoją wartość ataku. I mają punkty sławy. Sławy, czyli te gwiazdki, które są widoczne. Nie, gwiazdki to jest, gwiazdka to jest prestiż. To jest, prestiż, przepraszam. Tak, to jest nasze punkty, mm-hmm. które też mm-hmm. mamy do rozstrzygania remisów. Mm-hmm. Dobrze, to ja bym w takim razie prosił, żeby mnie ustawić na samym końcu. Okay. Tak. No i teraz jest moment, w którym wchodzą pozostali rycerze do turnieju z gry. Tutaj. Czyli oni się pojawiają losowo spośród jakby pierwszej tej puli tarcz. Tak, na początku w pierwszych turniejach ci rycerze, którzy przychodzą później, nie są zbyt mocni. No i teraz przechodzimy do rozstrzygnięcia tego turnieju. Na samym początku, tam gdzie walczą dwaj rycerze ze sobą, rozstrzygamy to automatycznie, po prostu mocniejszy przechodzi dalej. Mhm. Jako, że oni mają tą samą wartość ataku, wygrywa ten, który ma większą wartość prestiżu, więc automatycznie tutaj wygrywa. I teraz czas na Ciebie. Tak, ja będę się dotykać z królem Nawary. Okej. No więc znowu, zaczynamy od decyzji, ile sił użyć w tej walce. Dobrze, użyjemy dwóch, czyli znaczy, że będę mieć dwie kości siły. Tak jest. I startujemy. Tak, bierzemy sobie najwyższe wyniki. No i tu już do widzimy... Do pokonania mamy poziom 9. Tak, 9 ataku. Tutaj mamy 10 ataku, więc w tej rundzie nie trzeba tak naprawdę już nic więcej robić. Można od razu przejść do następnej. Zaznaczam, że wygrałem pierwszą rundę. Mhm. Skoro mi to nie dobierasz niczego. Tak, można by zwiększyć ilość siły, ale nie trzeba. No i ta runda jest już... Jest troszkę gorzej. Tak, trzeba się czymś wspomóc. Tak, mamy 6. No to teraz jest moment, w którym można by użyć wiary. Tak, sporo rzeczy do wyboru tak naprawdę ma. Tak, dlatego tak się go troszkę obawiałem, bo trochę tych... Bo ma i pomocników i ma troszkę tej wiary, może sobie żonglować tymi rzeczami. Tak. Tak, no myślę, że aktualnie... najmniej krytyczna do mnie jest wiara, więc spróbujmy. Okay. Tak, więc ma, może przerzuca dwie czaszki. Tak. Dobra.
No, 8 to już jest lepiej. Ale jeszcze wciąż nie to. Tak, mógłby sobie użyć Fechmistrza, żeby przełożyć sobie czerwoną kość na 5, ale to byłoby 9. Co w tym przypadku, w tym przypadku remisu właśnie decydujący jest prestiż, którego król ma trochę więcej niż on. Tak. No i właśnie. Znaczy, w takiej sytuacji oddajesz. Jest 1-1. Tak, czyli tak. Wygrałeś, przegrałeś i trzecia decydująca. Jest decydująca rozgrywka. Postawiłeś na los. Mhm. Dobra. Okej, okay, mamy tak. I coś musisz podobierać. No, muszę podobierać. No zdecydowanie no, użyję jeszcze wiary, przerzućmy. Możesz przerzucić dwa różne kolory? Tak. Czyli na przykład biały i czarny? Zdecydowanie. Mhm. Dobra. I to w tej chwili zrobię. No niestety rzuty... Nieudane. Nieudane, ale no w tym momencie użyję w kolejnym kroku Fechmistrza. Mhm. Wciąż się nie poddajesz. Nie. Tak, jeszcze nie jest bez szans. Tak, więc na tą chwilę 5, 6, 7, 8. I w kolejnym kroku używam relikwii. Znaczy mógłbym użyć relikwię do przerzutów, ale to... Zostawiasz na później. Zostawiam na później. Tutaj masz pewne... A tu mam pewność, że... Że przekładasz na najwyższy wynik i to już wystarczy. Mam 10, czyli wygrywam. Okupione to było dość sporą ilością. Tak, no mogłem zainwestować troszkę więcej siły. Tak. Ale taka decyzja. Ale taka była decyzja. I tutaj wygrywa 4 punkty chwały. Mhm. No było się o co bić. Surowce ci przepadają. Tak jest. No i tamten znacznik zwycięstwa wraca. Teraz król Francji pokonuje swojego przeciwnika. Mhm. I ja w tym momencie muszę ruszyć. Ja sobie tutaj rozmienię tą siłę. Inwestujesz jedną siłę? Nie, troszeczkę więcej, ale też staram się wygrać w miarę bez wielkich strat, bo kolejne walki będą dużo cięższe. Mhm. Dobrze. Bo tak naprawdę wszystkie te surowce musicie gromadzić aż do końca, tak. Bo do samego końca rozgrywamy. Tak, czyli to trzeba sobie dość mocno tutaj zaplanować. Tak, żeby wygrać ten turniej muszę jeszcze wygrać 2 walki. Mhm. No tutaj na razie nie poszło mi to zbyt dobrze, ale... Ale masz sporo wiary. Moją przewagą jest właśnie wiara, która pozwala przerzucić te 2 kości. Tak, a mniszka pozwala mi dodatkowo przerzucić 1 więcej kości. Okay. Więc ja sobie wezmę 1 kość, 2 kość. I jeszcze trzecia. I trzecią kość i spróbujemy rzucić coś lepiej. O, i to jest rzut. Chociaż tutaj nie tak. Tutaj nie, ale jesteśmy. A to już wystarczy, prawda? Jesteśmy na 8. On ma niestety 2 prestiżu. Dobrze, ja skorzystam z tego, że mam giermków, którzy dbają o moje konie i te... Po prostu przełożysz o to nie. Tak jest, ten koń jednak daje z siebie wszystko. I mam 9 na 8, pierwsza runda jest dla mnie. Tak. I wracamy do drugiej. Nie zwiększasz niczego na tych... Nie, mogłem oczywiście dołożyć teraz siłę, ale plan na tą walkę jest... Zostawiasz ją na później. Stracić jak najmniej sił. Nie wyceniasz przeciwnika. Ja po prostu znam swoje możliwości. Okay. Proszę bardzo. 9 na jego 8, druga runda. No i tutaj już w cuglach tak jest. I 3 punkty chwały. I lecimy drugą rundę. Tym razem Lirma. Czyli to też pozwolisz, że ci posprzątam. To oczywiście jest stracone. Okay. Ja mam niestety niedużo siły, ale spróbuję może z jedną. Co może pójść źle? Co może pójść źle, pójdzie źle, ale nie. Nie w tej rundzie. Okay, w tej rundzie. Bardzo dobry rzut. Tak, w tej rundzie rzucił najwyższy możliwy wynik na tych kościach, czyli 12. Mhm. No to nic już nie potrzebujesz, po prostu pierwsza runda. I następny. Tak, skoro jasne. Jest dobrze. Utrzymajmy tę dobrą passę. Tak, zdecydowanie trzymajmy tę dobrą passę. O, całkiem. No niestety. Dobra, to było łatwe zwycięstwo. Generalnie przeciwnik nie był aż taki wymagający. Tak. Czyli trzy punkty dla ciebie. Tak, i mogłem też ryzykować ze względu na pomocnika, który zawsze był w stanie mi tą kość czerwoną na maksymalną wartość ustawić. Ale warto zostawić sobie... No, o ile trzeba, to go nie używamy. Czekam jasne, na że tak. Kolegę. Dobrze, tak. Kolegę. Masz troszkę silniejszego przeciwnika. Tak, król Francji to już jest poważny przeciwnik, więc ja dam 4 siły, to jest maksymalna wartość. Dobra. Daje mi to 3 kości i dodatkowo ten symbol
oznacza... Już jakby wchodzi do gry. Tak, tak, wtedy jak tylko ten symbol rzucę, to oznacza, że mogę go przekręcić na wartość maksymalną, czyli coś takiego jak robi fechtmistrz. Taki bonus. Mhm. No nie ma tego symbolu, ale, nie ma, ale, piątka, ale jest dobrze. Piątka też daje radę. To niestety jest jeszcze za mało. Dużo za mało, bo jestem na 8, tak. Ale mam wiarę i zrobię tak, zaryzykuję, że rzucę słabiej, ale potrzebuję na tych białych kościach. Rzucasz dlatego trzema, ponieważ masz... Tak, tam mniszka w odróżnieniu od fechmistrza czy giermka działa przez cały czas. Także nie trzeba jej przekręcać, tak, że jest zużyta. Okej, okay, tutaj dobrze. Się poprawiło i tutaj się poprawiło. Tu jest troszeczkę lepiej. Jesteśmy 10 na 10. On niestety jest troszkę... Lepszy w prestiżu, prawda? Tak, jest no, z królem. Z królem. Z królem ciężko tutaj konkurować, ale... Trybuna ma swojego... Może ja powinnam ciebie nominować, króla. Nie wiem, czy to się tak mówi, że raczej się nie nominuje, ale przyjmijmy, że tak. No, sympatię... Przyniesę koronę i będziesz też miał... Sympatię dam, już mam, a przyjaźń króla to... Spróbuję w następnej kolejce zdobyć. Ale mam jeszcze jednego giermka, którego teraz mogę użyć. I załatwi on chyba sprawę, prawda? Tak, to jest 11, więc pierwsza runda jest dla mnie. No i niestety na tym się moje... Liczymy, że twój wierzchowiec się potknie. Zobaczymy. Ale jeszcze... No, tutaj... no to tutaj... Oj, przepraszam, tutaj była piątka. Tak, tutaj była piątka, tutaj była trójka, tutaj była dwójka, więc jest... Jeszcze trzeba coś podbierać, 10, no niestety brakuje mi tego, tego, czy to prestiżu, czy jeszcze jednego giermka. Jeszcze raz użyję wiary. Okej. No ta dwójka sobie mi nie pomaga, tak, więc wezmę te dwie kości. Mogłem trzecią, ale tutaj już nic lepiej nie wyrzucę. Po prostu te kości lecą. No i 12. Powoduje, że wygrywasz drugą. Tak jest, tak wygrywam, choć kosztowało mnie to więcej niż bym chciał. Ale też przeciwnik nie był zbyt słaby, więc musiałeś tak za to zapłacić. Za to dostałem 6 punktów. 6 prowadzisz. Mhm. Tak, prowadzę, więc okay. teraz ja sobie tutaj te trzy wiary rozmienię, bo czuję, że będzie potrzeba. Okay. Dobrze, więc teraz jeżeli walczymy gracz z graczem, patrzymy... Pierwszy decyzję podejmuje zawsze ten, kto by przegrał rundę. W tej chwili mamy nieustalną wartość ataku, natomiast Lir nie ma prestiżu, ja go mam, więc on by przegrał. Więc on musi pierwszy powiedzieć, czy używa, ile używa siły. Znaczy, no używam wszystko, co mam, czyli to niewiele. To jest, te zasoby są jawne, prawda? Czyli tak. To jest tak, jakby nie ma miejsca tutaj na blef w tym sensie, że nie widzisz, ile mam, to może albo wabank, albo nie ma tego. Tak, tutaj. No to tutaj jednak są rzeczy, które się można sobie to przeliczyć. Policzyć, tak. Dokładnie. No ja tutaj podejdę do przeciwnika z szacunkiem. Okay. 4 siły. Jednak chodzenie i trenowanie w czasie pierwszej tury opłaciło ci się. Opłaciło się, tak. Zobaczymy. Jest. No. Przynajmniej w... Jeszcze jedną czerwoną kość. W tak. tym, ile kości no to. Dobra. Mhm. O. No i właśnie. Ta teraz, sama zasada. Wybierasz tak, ale ponieważ dałem 4 siły, a, to znaczy tak, ten symbol mogę sobie przekręcić na to. Na piątkę, czyli tak. Tutaj to nie działa, ponieważ to... Nie ma poziomu tak. zbroja odpowiedniego tak. czwartego. Ja mam 10. Dobra. Ja mam 4. To nie najwięcej. Znaczy nie najwięcej. Znaczy zdecydowanie no, mógłbym jeszcze używać fechmistrza, żeby przekręcić tą kość. Mógłbym używać relikwii, mógłbym używać wiary. Tylko pytanie, czy jesteś w stanie przebić ten wynik? No, biorąc pod uwagę, że Wiz też może poużywać tak, różnych też swoich może, więc, tak. modyfikatorów. Myślę, że w ten sposób zdecyduje się, że oddam mu pierwszą rundę. Okay. Tak, czyli nie używasz wiary, nie używasz pomocnika, nie używasz relikwii. Dobra. Dobrze. Pierwsza runda. Ta sama zasada. Mnie. Dobra. Tak jest. W drugiej rundzie moglibyśmy dodać Cóż siłę. Za emocje. W drugiej rundzie moglibyśmy dodać siłę, gdyby nie to, że. Nie macie jej już. Daliśmy już, dajemy z siebie wszystko. Znaczy, jakbyśmy się spotykali wcześniej na turnieju, to byśmy śmieszni wszystkie trochę, ale no, jako że każdy obrał nas swoją stronę, no to już Jasne. Trochę wycieńczeni doszliśmy tak. do finału. No, mów za siebie. No, mówię za siebie. Ja jestem całkiem fajny. Tu masz już 5. Tak. Dobra. Jestem na 8. Jest zdecydowanie lepszy rzut niż 9, więc tym razem ja bym przegrał rundę, jeżeli by się nic nie zmieniło, więc to jest moment na moją ostatnią rzecz, jaką mogę w tej zrobić, bo już pomocników nie mam. Mogę użyć wiary. Więc ja
Próbuję przerzucić te dwie kości. I jeszcze i nawet trzecią to poprawić. Tak mhm. Może się uda. Dobra. Trochę się udało. Trochę się udało. Jestem na 11. Okej. Okay. No okay. Więc... No ja mam, tu mam maksymalne wartości i no przerzucę i postaram się wykrzesać wszystko z mojego wierzchowca. Krzesaj. O! Niestety. Nie wykrzesałeś. Tym razem nie. Odmówił posłuszeństwa. Tak, pomocnik ci nie pomoże, bo nie. Siłę masz opanowaną, natomiast możesz jeszcze na samym końcu użyć relikwii. I zdecydowanie to zrobię. Mhm. Tak, ostatnia deska ratunku. Cztery kości możemy przerzucić, ale... Na nie no skoro tam są maksymalne wartości, tak, to się tego nie robi. Tak? Czyli tak. Po prostu kolejna próba. Jest! No. Jest! No jest. Brawo! Jednak powiedzmy wiarę, relikwie tak czy cuda, tylko już ich nie mam. Tak, 12 kontra 11, więc uratowałeś, uratowałeś się. Honor. Mamy po jednej rundzie wygranej, więc teraz decydująca runda, trzecia. No, w której? Pozostał mi fechmistrz, tak? Tak. No, kto pierwszy? O, coś tam. No, nie no, jest źle. Tu. Nie jest źle. Tu. Dobra, sprawdźmy co u mnie. O, ostatnia kość. Mogło też być lepiej. Tak. 7. Zdaje się, że macie do 7. Ja jestem na 9. Ty już nie masz żadnych możliwości zmiany. Nie, ty jeszcze możesz na 8 zmienić. Mogę na 8, ale to jest za niestety mało. Ze względu na to, że już no, nie modliłem się tak często jak Marcin, nie jestem w stanie zmienić, ani nie posiadam gierunków, no to tak. Nie jestem w stanie. Nie masz możliwości już nie tutaj ma możliwości wpłynąć. Mieć więcej że na kościach niż tutaj mogłem jeszcze zmienić na 5. Tak. Ale tym razem nie. Okay, to ci nie pomoże. Tak, w pierwszej rundzie tych zabawek jeszcze mamy trochę mało, no ale właśnie, za chwilę będzie lepiej. Dobrze, co się dzieje? Ponieważ Lir stawał na dzielnie i wygrał jedną rundę, dostaje 3 punkty. Raz, dwa, trzy. Ja dostaję 7. Tyle jest warta... Wygrana z graczem. Z graczem. Za wygrany turniej dostaje... Bo w turnieju można przecież walczyć z przeciwnikiem wirtualnym, a nie wcale tak. z tym żywym. Za wygraną w turnieju dostaje jeszcze symboliczną nagrodę. Jeden punkcik i sztuka srebra. I w ten sposób kończymy ten turniej. Jeszcze jest jedna rzecz. Jako, że przegrałem, otrzymałem punkty. Ale dodatkowo gracz, który przegrywa jakiś pojedynek, otrzymuje część surowców, które zainwestował w tę walkę. Czyli nie musi. Tak. Czyli w tym momencie ja odzyskuję jeden siły, jeden wiary. Jednego pomocnika. Pomocnika akurat nie używałem przeciwko tobie, ale używałem dwie relikwie, więc uznaję, że... Którąś sobie chcesz wrócić. Tak, tą sobie zachowam. Dobra. Odświeżysz. Tak? Jeden sił tak, to oczywiste, bo jakby połowa, natomiast nie, wiara... Po jednym zawsze. Po jednym zawsze. Tak. Rozumiem. I reszta przepada. Nawet jeśli byłoby tu więcej. Tak. Przepada. W tym momencie przygotowujemy już turniej w drugiej rundzie. Czyli jeszcze zanim zaczniemy drugą rundę, zaczynamy właśnie tutaj... Ustawiamy od nowa, rozstawienie. Tak jest, znowu losujemy. Kolejne losowe karty, które wyznaczą nam nowy układ. Tak, tym razem wchodzi już cięższy przeciwnik z najwyższego poziomu. No i znowu wrócił król Nawary, wrócił po swoją zemstę. No i teraz rozpatrujemy wydarzenie, czyli tracimy po jednej akcji na unikanie siedlisk zarazy i zaczynamy od nowa, tak jak już to pokazywaliśmy, fazę akcji. Takich od nowa, czyli tak. Takich kolejek będą jeszcze dwie? Tak, w pełna gra to są trzy rundy, trzy pełne turnieje. Jedynie jeszcze raz może zwrócić uwagę, ja faktycznie przegrałem, ale odzyskałem część surowców i w tym momencie, jeżeli będzie faza kart, questów, które będziemy zagrywać, część tych rzeczy nadal będę mieć. A w tym momencie Marcin, który wygrał turniej faktycznie, ale zużył wszystko, jego pomocnicy dopiero odświeżą się w kolejnej fazie, więc nie będzie mógł w tej fazie questów z nich skorzystać. Jasne, w tym momencie ja mam taki bonus, że no, część tego zachowałem sobie i mam prostszą fazę. W każdych kolejnych takich samych jakby rozgrywkach, nie będzie tak samo, bo wzmacniacie się, bo poziom rośnie, bo więcej jest różnych rzeczy, którymi można sobie tutaj żonglować i manipulować, dążąc do finałowego starcia. No właśnie, no więc grajmy dalej.
No to się działo i działo i działo. Tak, w poprzedniej drugą rundę, w drugiej rundzie turniej wygrał Zawisza Czarny. Niestety wyszedł i nam jej pozamiatał. Znaczy, byliśmy dzielni. Tak. Byliśmy dzielni. Każdy z nas wygrał z nim jedną rundę, skasował trochę sławy za dzielną walkę z Zawiszą, ale finalnie nie spotkaliśmy się i turniej wygrał on. Teraz trzecią rundę już prawie zakończyliśmy, to znaczy już się przygotowaliśmy do turnieju, już tutaj troszkę widzimy więcej przygotowań. Może u Lira trochę bardziej. Bardziej to okazale wygląda. Tak, on już zebrał zacny. Chociaż u ciebie zacny też stop. Całkiem. Ja z kolei troszkę sobie sprzęt ulepszyłem, co widzę, nie ja jeden. No i przygotowaliśmy się tutaj do turnieju. Lir jest pierwszy, zapisujemy się. Tam wyszedł również jeden cięższy przeciwnik z dużą ilością punktów sławy za pokonanie dwóch słabszych, ale teraz w ostatniej rundzie ci, którzy będą dochodzić, to będą ci już z drugiego poziomu, czyli królowie. Mhm. Czyli zawsze będzie ciężko. Będzie ciężej. No więc no dobra. Co robisz? Lir, jesteś pierwszy, czyli ty decydujesz. Okay. Tak myślę, że możesz nie chcieć mi zostawić tego. Nie. No właśnie. Mhm. No dobrze, skoro on bierze sławę. Tutaj. Ja mam trochę mało siły i chyba stanę drugie miejsce po lewej. Tak, tutaj. No i teraz wchodzą przeciwnicy. Dobrze, król Anglii po stronie Lira, czyli będzie miał dużo punktów, ale też dwie ciężkie walki. Tutaj król Nawary wygrywa. Tak. Król Anglii wygrywa. Ja sobie muszę zawalczyć z tym rycerzem. Spróbuję to zrobić jak najmniejszym kosztem, bo jestem dużo walczyłem i jestem troszkę zmęczony. Zatem trzeba oszczędzać siłę. Tak, no zostało mi ich bardzo mało, a jeżeli w finale spotkam się z Lirem, to będzie niedobrze, ale tutaj całkiem dobrze rzucasz. 10 w pierwszej rundzie, na jego 8 to jest wygrana i 3, 6, tak, tutaj jest nawet 4, dobrze, to jest 9, druga runda. Bardzo łatwo. Tak, bardzo łatwo, rycerz. Ale też zbytnio sławy mi to nie przyniosło. Okej, no ja mam silniejszego przeciwnika, więc chcę skorzystać z trzech kości. Dobrze. Ja w tym czasie mogę już tak naprawdę walczyć, żeby oszczędzić trochę czasu. Czyli ścierasz się z dziewiątką. Tak, więc ja już zawalczę sobie z królem Nawary. No ja tym razem szczęście mi, można powiedzieć, dopisało, tak. Ale też ilość zbroi oraz wszystkiego, wszystko wpływa, więc nie ma tak nic z niczego. Też tak mam 12. Też tak umiesz. Powodzenia dalej. Okej, pierwsza runda idzie dla mnie. Druga runda. Byłoby pięknie, gdyby mój wierzchowiec też się spisał. Nie zawiódł trochę, tak. Ale jest dobrze. Ale jest dobrze, bo masz tak czwarty mam poziom. I mam ostatni świetnie, poziom. Świetnie, czyli też mogę wygrywasz. Wrócić, też wygrywam. To też jest tak dobrze? No już tak. Myślałem, że jest słabo, ale mam... Ale jest też tak, ten symbol. Dobra, czwarty poziom czwarty zbroi. Czwarty poziom zbroi, dokładnie. No troszkę polepsze. Jest 9, ale niestety z królem to brakuje mi prestiżu. Jednego. Więc użyję jeszcze. Otrzymuję 8 punktów. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Możesz przerzucić 3, czyli tak stawiasz na czarne. No nie pomogło mi to zbytnio. Dobrze. No dobrze. Użyjemy plus 1 i wygram drugą rundę. To już była druga. Dobra. 4 punkty dla mnie. 2, 3, 4. No na mnie jeszcze czeka król Anglii. O, no ja teraz powiem. Siądę i popatrzę. Użyję dwóch. Powodzenia. Dziękuję. Król Anglii. Mi powodzenia. Król Anglii. Okej, ale... Dobrze, dobrze. No całkiem przyzwoicie.
Jest super. Mhm. Pierwsza runda dla mnie. To tak. Znacznie zostań. Już zostawiłeś. Tak, przewidywałem, że dobrze im pójdzie. Okej, druga runda nie dodaje siły. Mhm. Masz czwarty poziom, masz. Także tak. Możesz już od razu przełożyć sobie tak. Konika i. No tu już wygląda czerwonych troszkę gorzej. Tutaj też nie masz czwartego poziomu, więc nic nie daje niestety ta. Dobra, ta znaczy w tej chwili użyję pomocnika. Aha. I w następnym kroku użyję relikwii. Mhm. Jasne. W tym momencie. Dobra. I to jest druga, to jest druga runda, czyli wygrywasz. Runda. To całkiem sobie nieźle porządziłeś. Tak, no czyli nie dość, że mnie dogoniłeś, to jeszcze mnie przegoniłeś. Dobrze, no więc spotkaliśmy się w finale. W końcu to było. Tak jest. Jeżeli walczymy gracz kontra gracz, co krok patrzymy, kto by przegrał daną rundę i ten musi pierwszy podjąć decyzję. Czyli na chwilę obecną nie mamy jeszcze wartości ataku, mamy tyle samo prestiżu i ostatnie rozstrzygające w tym przypadku jest, kto z nas jest bardziej wypoczęty, w tym przypadku Lir. Więc ja mówię pierwszy, że używam trzech sił. Mhm. Okej, ja używam jednej. Jednej. Brzmi lekceważąco. Na razie jeszcze nie wygrałeś żadnej rundy. Nie do końca. No więc dobrze, zobaczmy. No dobra, mogłem jednak użyć więcej. Tak, ja mam zbroję, więc z tego robię 3. No więc jestem na 11. Okej, 11. Możesz mieć 12. Mogę mieć 12. Nie używam wiary. Nie używasz wiary. Ja muszę teraz spojrzeć, co on tam potrafi zrobić. On potrafi z tego zrobić sobie bez problemu swych mistrzem 11, czyli tyle, ile ja. Ja mimo że teraz wygrywam, to jednak widząc, co on może za chwilkę zrobić, przerzucę sobie jeszcze dwie kości i spróbuję z tego zrobić 12. Co mi się też udaje. Nawet podwójnie. Bo tutaj też mógłbyś. Nie mam czwartego poziomu siły. Okej, okay, w porządku. Tylko ustawiłeś 3. Tak. Więc mam 12. Więc teraz, czy ty używasz swojego pierwszego pomocnika? W każdej rundzie można użyć dwóch pomocników. No ale nie ma tak naprawdę tylko jednego. 12, no będziesz mieć 13, no ale okej. Okay. Tak. To już jest teraz taka czysta kalkulacja. Tak. Czyli Lir jest teraz na 11. Wciąż przegrywa, nie ma drugiego pomocnika, ja swoich nie używam, bo nie są mi już potrzebni. I przechodzimy do ostatniego kroku, relikwie. Teraz Lir może coś skorzystać. No to używam relikwie plus 2. Tak. Czyli z jego 11 robi się 13. Ja mógłbym też zrobić 13, ale wtedy bym znowu na remisie przegrał. Tak. Więc niestety ja mu tą rundę muszę oddać. Mhm. Dziękuję bardzo. I wracamy do. Do początku. Zasłużyłem. A oczywiście, tak. Tak. Więc wracamy do początku. Jeszcze masz. Dziękuję. Ja już nie dodaję siły, ty wciąż możesz. Wiem, ale mam inny plan. Ale nie. Dobrze. Okej. Okay. Oj, co to za rzut? Dobrze, tutaj moja zbroja jest tak, natomiast siły. Powiem wam, że już w tym momencie, kiedy jest tych wszystkich rzeczy dużo, to trzeba się naprawdę mocno skupić, skoncentrować, żeby nie zapomnieć o niczym. No tak, ale to. Oczywiście z ogrania to już. To po kilku grach będzie ten. Jak ci przykro. No więc. Nie korzystam z wiary. Nie korzystasz z wiary. Pomocników nie masz, masz jeszcze relikwie. Tak. Tak, więc co ja mogę zrobić? Ja skorzystam z wiary, bo wciąż wierzę, że tutaj jestem w stanie dać z siebie więcej. I jesteś. I jestem. Jestem na 12. Mhm. Okej, okay, no to rzutem na taśmę korzystam z relikwii przerzutu 4 kości. Tak, więc. No to wybieramy jedną słuszną, czyli wierzchowiec i siła. Mhm. I było blisko. Tak, 11, nie, 10, tak? A nie, nawet 11. 11 do 12. No dobrze, ale jedną rundę. Jedna decydujące runda starcie. Tak jest. Czy dodajesz siły? Nie. No więc rzucam. Wciąż cię lekceważę. Może. Dobrze. Dobra. Ja na początek mam 11. No ja mam na początek 10. No to czy używasz wiary? Nie.
No to ja użyję. No ty masz jej troszkę. Owszem. Dobra, czyli przerzucasz dwie. Nic mi to nie pomogło. Mhm. Wciąż jest 11. No, pomocnika nie mam. Tak. No ja też nie mam pomocnika, który by mi teraz pomógł. Okej, okay, no to ja użyłam relikwii plus 2, czyli tak. Mam 12. No i to jest przykre, ponieważ ja też mogę zrobić 12, ale wtedy przegram prestiżu. Uh-huh. Ale ja to zrobię. Wtedy przegram na prestiżu, ale to będzie kosztować lira, ten jeden punkt prestiżu. To też jest. Uh-huh. Tak. A ja, ponieważ przegrywam, to wraca mi jedna relikwia, jeden wiary, jeden siły. Jeden siły do rozmienienia. Uh-huh. Reszta mi przepada. Lir wygrywając dostaje 7 punktów. Ja wygrywając z nim jedną rundę dostaję 3. I byliśmy tutaj. Tak. Przechodzimy do... Czy jeszcze otrzymuję tak? Jeden punkt za zwycięzcę. Tak, jedna sztuka jest srebra. Proszę bardzo. Punkt sobie dałeś, tak? Jeszcze. Tak, myśmy już raz tutaj przelecieli dlatego skalę, pojawiły. Dlatego mamy tak już 30 punktów plus to, co jest tutaj. Teraz przechodzimy do finału. Mamy jeszcze jedną fazę zadań, gdzie możemy zagrać 3 karty. I tutaj szybko, ja sobie odwiedzam swoją panią, zabieram ją na polowanie, zyskuję trochę sławy. Tak, czyli odbudowujesz sobie trochę tę różnicę punktową. Tak. Pieniędzy już nie potrzebuję, ale spróbuję jeszcze pomóc minstrelowi w potrzebie. Z jednym siły to może nie będzie najbardziej skuteczna pomoc, ale spróbujemy. No dobra, czyli walczysz z nim. Tak, wciąż zostało mi kilka zabawek po tych przegranych walkach. Dobrze, tutaj tak, całkiem 10, całkiem 10 w pierwszej rundzie. Mhm. I na jego 9. Musisz zamachnąć jeszcze raz. No tutaj niespecjalnie, ale wciąż mam trochę wiary, więc mogę spróbować zrobić coś lepiej. Te kości. Mhm. Tu 5. Masz zbroję na 4 masz. Tak, czyli mam tu max. Tutaj maksymalnie i mój giermek pomaga mi doprowadzić okay, konia do porządku. Wygrywasz. Wygrywam. Dostaję minstrela, co daje mi jeszcze 4 punkty, gdyż to jest jego zdolność. Okay. Mam kogoś, kto napisze o mnie pieśń. I swoje. I trzecia karta? To była trzecia karta? To była druga. Trzecią kartą po prostu wezmę sobie dwa srebra. Okej, no ja w moich ostatnich 3 kartach jeszcze raz pójdę o wsparcie do damy. Mhm. Jego serce otrzymuje kolejną relikwię. Jeszcze jedną relikwię zakupię na targu. I będę się starać uratować Mniszkę w trakcie. Z opresji. I tu właśnie jest potrzebna mi ta jedyna siła, która... Którą zostawiałeś. Tak, zostawiałem. Taki był plan. Więc mam nadzieję, że było warto. Sprawdźmy. Okej, 4, 7, 8. Pierwsza. Jest pierwsza runda. Tak. Wygrana. Tam przeciwnik ma siłę 7. Tak jest. I jest. I też wygrana. Jest. Wygrana. Chcę oczywiście, żeby się do mnie jeszcze przyłączyła, do mojego pięknego pocztu. Tak. Tak. I ponieważ Lir potrzebuje Mniszkę w swoim poczcie, gdyż teraz przechodzimy do rozpatrywania tytułów. I tutaj na stole przez całą grę mieliśmy 3 tytuły, które każdy z nas mógł spełnić. I tam są poszczególne warunki jakby, tak. Tak, mhm. które należało spełnić, żeby dostać dodatkowe punkty. Czyli to jest ten moment, kiedy zliczamy wszystko to, na co pracowaliście całą rozgrywkę. Tak jest. To jest ten drugi plan, oprócz wygrywania turniejów na sławę. Takiej pracy na bieżąco, dokładnie. Tak jest. Mhm. No więc pierwsze to jest tutaj tytuł szlachetny, czyli mieliśmy przez całą grę grać bez draba. Mamy mieć królową, minstrela i giermka w swoim poczcie. Mhm. I to chyba każdy z nas zrobił. No niestety giermków mi zabrałeś. O. Czyli nie realizujesz tych 5 punktów. Ja nie realizuję. Czyli to jest 5 punktów dla mnie. Dobra. Tak. Następny, bogaty. Trzeba mieć jeszcze 6 grzywien srebra. No.
Prawie że. Prawie że. Znów się nie udało. Tobie się udało. Jest. To jest 7 punktów. Z jaką przyjemnością oddałeś te pieniądze? Tak, to jest... Okej. Okay. Tutaj. Dobrze, 7 tutaj mam, punktów ja już mam, dla ja już mam Visa. 60. Tak, tutaj. I ostatni, pobożny. Trzeba mieć 3 wiary, 3 relikwie i mniszkę. I tutaj widzimy, dlaczego Lir mimo posiadania tych 3 wiary nie chciał jej... nie zużywał. Mhm. Zużycie jednego kosztowałoby go 6 punktów. Tutaj obaj zyskujemy te 6 punktów. Te 6 tak? Punktów. Tutaj. Tak. Tutaj. 5. I oprócz tego w czasie gry przed grą mieliśmy jeszcze po jednym tajnym tytule. No mój niestety mi się nie udał. Miałem zdobyć 4 punkty prestiżu. Niestety przegapiłem to. Czyli nie zyskasz dodatkowych 5 tak, punktów, bo się nie udaje realizować. Ja nie zyskam, a Lir nie dość, że ma swoją startową rękę, to jeszcze dwa razy tutaj poszedł dobrał po tytuły sobie. I dobrał sobie więcej tytułów. Generalnie w trakcie gry cały czas miałem na uwadze to, że chcę punktować na koniec gry. Niestety tu Marcin mnie troszkę zablokował, ale udało mi się zagrać 5 kart targu. Więc w tym momencie to są raz, 4 dwa, trzy, 4 punkty. Udało mi się zagrać 5 kart wyzwań. Mm-hmm. Kolejne 4. Jest też 4 punkty. Raz, 2, 3, 4. I mam 5 pomocników dowolnych. Raz, 2, 3, 4, 5. Tak, nie liczę. Tutaj nie jest istotne, czy oni są aktywni. Nie. Po prostu trzeba ich mieć. Nie, jedynie co, to musi mieć ich ponad inne tytuły, czyli tak jak w tym przypadku powinien nie mieć... Nie dublują się, znaczy, tak, powinien mieć 5 i mniszkę. Rozumiem. Tak. No jeżeli to bym chciał, no to już by musiał mieć jeszcze więcej, to by jeszcze i brakło. I ostatnia rzecz, mój pomocnik, drugi. Który jest specjalny, który wszystkie tytuły, które zdobędę, dodatkowo punktuje jednym punktem. Czyli w tym momencie udało mi się raz, dwa, trzy, cztery tytuły zagrać. Więc jeszcze raz, cztery dwa, punkty. Trzy, cztery. Tak, no tutaj widzimy, że przyłożenie się do tytułów i zwycięstwo w turnieju dały Lirowi przewagę. Prawdopodobnie nawet gdybym wygrał ten turniej, no to wtedy wyglądałoby to tak, że Lir by stracił 4 punkty. Raz, dwa, trzy, cztery punkty. Ja bym zyskał raz, dwa, trzy, cztery, więc nawet wtedy nie udało być brakło się mi. Tak, no niestety troszkę mniej przyłożyłem się. Czasem wygrywa się siłą, czasem wygrywa się sprytem. Różnie to bywa, no ale za tak. Wygraną. Twoje zdrowie. Tak jest. Dziękuję. Kampania gry Glory A Game of Nights rusza tak. 2 kwietnia. 2 kwietnia. Na Zagram w to, więc staraliśmy się pokazać, właśnie chłopaki starali się pokazać, jak się w tę grę gra. Czy jest to tytuł, który jest wart Waszego wsparcia? Sami ocencie. Tak wygląda, tak się w nią gra, sporo emocji. I sporo zmiennych. Jest to gra, która jest mocno złożona, ale ma też warianty przygotowane na rozpoczęcie, czyli ta druga strona, o której mówiliśmy na początku. Tak. Lepsza do nauki, lepsza na wprowadzenie i taka, która tak. Gdzieś tam pokaże więcej tych emocji. Mamy jeszcze tryb dla ludzi, którzy nie lubią liczyć punktów, który też jest bardzo dobry właśnie do nauki, w którym liczenie punktów jest bardzo uproszczone, bo punktujemy tylko i wyłącznie za najmocniejszych przeciwników, czyli tych trzeciego poziomu, graczy i wygranie turnieju. Okay. I wtedy gracze koncentrują się już nie na tym, czy ten ruch da im 3 punkty, czy tam wzięcie minstrela da 4, tylko patrzą, jak najlepiej się przygotować na turniej, patrzą, jak się... Z jakimi przeciwnikami walczymy tak, i w ten sposób się z jakich przeciwników, a na liczenie punktów, na tytuły, na patrzenie na te wszystkie drobiazgi, na które my tutaj zwracamy uwagę, no przychodzi pora często już po pierwszej grze. Mhm, okej. Okay. Czyli tak naprawdę ta ilość zasad, bo jest ich rzeczywiście sporo, może powodować takie uczucie, że jest to trudna gra, ale de facto jak powiedziałeś? Znaczy to jest... Dużo jest zasad, ale wszystkie proste. Bardzo prostych. Prostych, ale rzeczywiście jest ich sporo. Więc... I to jest właściwie ta złożoność, o której mówiłam. Tak. Mhm. Okej.
No dobrze, to my zachęcamy do wspierania chłopaków w kampanii, która nadchodzi na Zagram w to. I druga kampania, która rozpocznie się na Kickstarterze, ale o tym już będziemy rozmawiać w kolejnym materiale. Dzięki wielkie. Dzięki. Trzymajcie się, cześć. Dzięki.